No ale skoro zapowiadaliśmy, że Szczytno to miasto muzyków i to różnorodnych, to już za chwilę spotkanie z jednym z zespołów. No, proszę Państwa, to jest zespół dosyć nieprawdopodobny. Paweł Salamucha i Kuba Babicki, frontmeni zespołu, którego nazwy ja nawet nie próbuję tutaj podać. Paweł, tak, podaj tą wersję skróconą wobec tego. DNA has changed in Mechanical Network. Słucham? Co to jest? Co to za nazwa jest? No nazwa, to jest skrócona nazwa naszego zespołu, dłuższa niestety, ciężka była i do wymówienia, i do zapamiętania. Ja wiem, że wy się bawicie muzyką, robicie to w bardzo dobrym stylu, bo my już tutaj, proszę Państwa, mieliśmy okazję tego posłuchać, za chwilę Państwu zaprezentujemy. No nie, no słuchaj, jeszcze nie rozmawialiśmy o Davidzie Hasselhoffie. No właśnie przyszłam, żeby zapytać o Davida i o waszą fascynację tą postacią. On jest naszym mentorem. Powiedz, kto? David? David Hasselhoff. Czyli możemy go pamiętać? Nie no, ja go znam ze Słonecznego Patrolu. To dobrze. On jest naszym mistrzem i mentorem. Dobrze, że go nie zna? Nie, dobrze. Niedobrze. No, dobrze, że pani go zna. Tak. Ale ja słyszałem, ale ja słyszałem, że wy wszystkie filmy, te fantastyczne, w których on grał, bo on przecież grał nie tylko w Słonecznym Patrolu, umówmy się. No z tego jest najbardziej znany, Paweł. No tak. Znacie wszystkie filmy, nie tylko? Tak, pewnie, że tak. A kto ich nie zna? Absolutnie fascynacji Davida Hasselhoffa. On jest także muzykiem? Jest też muzykiem, jest wspaniałe utwory robi i mamy wszystkie jego płyty. Ja rozumiem, że to jest takie pójście pod prąd. Jak się robi wywiad z zespołami, z muzykami z różnych zespołów, to oni mówią, no, inspiruje nas Pink Floyd, inspiruje nas jakaś inna muzyka, lubimy jazz i to są nasze korzenie, a wy po prostu pod prąd prowokujecie wszystkich. My podążamy za światłem Davida Hasselhoffa. To jest najważniejsze, no nie tak. Ma co ukrywać. Tak. On trzyma ten świat. A w jaki sposób wpływa na wasze kompozycje i na to, co gracie? Właściwie budzimy się z uśmiechem na ustach, bo wiemy, że on jest z nami i on ma inspirację. Proszę Państwa, ja bym powiedział tak. Jest w ciężkim szoku. I tak dalej, ale to wobec tego posłuchajmy. Jak David Hasselhoff wpływa na... Przepraszam bardzo, mógłbyś jeszcze raz podać nazwę zespołu? DNA has changed in Mechanical Network. Proste. No to posłuchajmy. Wszystkie media. Znalazł i oddał kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bohatera tej historii już za chwilę poznamy osobiście. Smacznie, tanio i zdrowo. Dziś kuchnia z ziemniakami w roli głównej. A także specjaliści od ciężkiego brzmienia. Heavy metalowy Hunter na żywo w naszym programie. Zapraszają Iwona Szymala i Paweł Pochwała.